Witam wszystkich. Z tej strony Piciu. Dojeżdżam teraz do klienta z rozsiewaczem Gaspardo. Miejscowość Sielce. To jest koło Sannik. Sanniki koło Łowicza. Dobry. Dobry. Witam. Jest maszyna, tak? Jest maszyna. Tylko się zastanawiam. Też? Jak przelew zrobisz, nie widzę problemu. A ta pierwsza, czy ja? Też ktoś te, też, też. Ale mówisz o tym za kabiną od razu, za czy? Za kabiną, za zamiatarką w komplecie, co jest. To nie jest na sprzedaż. Prywatna, tak? Tak jest. Dobra, tu go zabiemy, tak? Wiesz co, zastanawiałem się, czy nie lepiej z tamtej strony by było go złapać, nie? Ale to wytrzymać, nie? Czy go zepniemy? Pasami? Za paletę normalnie go bierzemy, nie? No za paletę, ale no. Jakby się gibnął, to nie spadnie? Czy wytrzymają te opaski? A czemu ma się gibnąć? No nie wiem, gdzieś tam szarpnę w dziurę, wjadę albo coś. No możemy go, jak chcesz, możemy go za górę złapać też, nie? No nie, ale to ja wtedy pójdzie lepiej, z paletą. Nie, nie znam się. Mi wszystko jedno. To co, tu go łapiemy, tak? Tylko się zastanawiam, czy... Nie? Bo tam, no, tam jest trochę cięższy i bardziej dojedziesz, nie? Do palety. I się właśnie zastanawiam, bo jak nie, to wezmę pasy i z góry złapiemy. No nie wiem, jak jest lepiej. Lepiej to jest obojętnie. Tak by się dało tu cofnąć, a może tu po tym równym, nie? Tylko sobie tu wjadę tyłem, nie? No chyba, że tam ci wjadę. O, albo tam w te błoto, nie? No. Dobra, to ja tam się ustawię. Dobra. No tam będzie chyba najlepiej. Nie? Chyba, że mówię, że złapiesz tu za górę i tyle, nie? Nie, już jak jest na palecie. Bo one są skręcone, tak, tą deską? Tak, one są zbite tą deską, no. Duży był taki. No kawałek jest, nie? Są troszkę podpowiedzi, bo tu rama zasłania wszystko. Jak wiem, o co chodzi. Nie? Wiem, spoko. A ona za niska. No podnieś ją trochę. Fajna tu takich rzeczy, to pierwsze. No. Delikatnie możesz tu dać. Daj, daj, na dół. I delikatnie tu, wiesz? O, o. Tu chcesz wyjechać? Tu, bo ja podjadę ci do przodu. Stary ładujemy z powrotem, on stoi. Prawie, dawaj. Prawie taki sam. No, ale oczywiście z dopłatą. Ja myślę, że gratis. Nie, jakiś czas temu w cenie złomu też by się opłacało. A teraz kurde, jeszcze idzie go sprzedać, nie? Pytają się. A co to, Marek? No, dokładnie. No, to pijemy od razu, żeby się nie kurzyło za siewnikiem. Jak ktoś tu przyjdzie na uruchomienie, to będzie wiedział, do czego to służy. Raczej tak.
Z tą skrzynką, czy mam opróżnić? Nie, raczej z tą skrzynką, bo to ona chyba jest tam, kurde, od razu jako wiaderko. Dobry? Szkoda, że nie jednolita ta skrzynia, nie? Ale... Aha, że nie, że w całości jedna, nie? No, że jest ta przygroda. A, bo tu są takie potężne. No, no, że tu można złapać, nie? Tylko wtedy trzeba po przekątnej. To mówisz tak, ten na sprzedaż? No, kul. Kunowski. Nos kwasówki, jednolite łopatki z kwasówki. Gdzieś komuś mały, troszkę jakby był potrzebny. Jest, no, ale jak ktoś ma czas, to sobie tu może... No, no. A to ile lat ma? Słucham? Ile lat ma? U mnie jest 15 lat, ale tu wiekowo to jest 90 rok. 90, no to już trochę ma. 33 lata, no. No. Nie, w dobrym stanie, nie? No. Tylko to mówię, no dobrze było zdjąć tą skrzynię, ramę ładnie wyczyścić. I on ma opcję hydraulicznego otwierania. No. Ładnie się robi. To na firmie zaraz może być jako do sprzedaży. No jeszcze no. Mam siewnik zbożowy, Amazonkę na sprzedanie 4-metrowy. Tak? To możemy obejrzeć. No to już. A ten Gasparno, tu siewnik? Nie, to dopiero kupiony. Aha, to jeszcze nawet nie wiesz, jak się sprawdza. Nie, nie. A już myślałem, że wypytam. To znaczy, ze wszystkiego jestem zadowolony, prócz nagarniacza. Nagarniacz jest tam odpięty, ta Amazonka ma dużo lepszy zagarniacz. Aha. Albo jeszcze nie rozpracowałem regulacji tego zagarniacza, nie? No to na pewno. O, ten. Na sprzedaż. A to który rok siewnika? Nie wiem, nie znalazłem tu roku produkcji. Aha. Bardzo szerokie koła. No widzę właśnie, że dosyć szerokie. Zbiornik, licznik hektarów, hydrauliczny do skrętlic. No to jest 3 czy 3,5? 4 metry. 4 metrowy nawet. 4 metry, no. Tak, aha, bo jest nawet 400. 40E. No jeszcze on ma opcję, że hydraulicznie można dawkę zmienić, tylko jest przewód odłączony. Ja go nigdy nie podłączałem, kupiłem już taki, nie? No, no, no. Światła są, podest no. Dosyć duży. No, na stópkach. Facelia, lucerny, siałem trawę. No. Na grubych rolkach. Na grubych rolkach. Na grubych. Naprawdę ładnie się. 7 kilo chyba najmniej mi się udało wysiać na hektar, nie? Dawno go pan ma? Słucham? Dawno go pan kupił? Tak jak ten nawozowy, bo to z jednej firmy. Około 12 lat. 12 lat. U mnie sianie ozimin to było pół dnia, Jarek też pół dnia. Teraz z tamtym się schodzi, bo tamten używam z tą talerzówką, z wałem jezdnym, nie? To zanim no. Obrócę, ustawię się, to, sio. A tym to rachciach trach. Z tamtym wałem. Tak, z tą niebieską talerzówką. No. To nowy się. Do tego chciałem dokupić, ale no nie ma ciągnika takiego, nie? I dlatego go muszę sprzedać. No, 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 no. Tak to bym 3-metrowego nie kupował. No. W tym moment idzie, naprawdę rewelacja. Bardzo dużo wchodzi nasion. To telefon można podać? Można. 500-268-545. Jeszcze raz może tak? 500-268-545. No. Okej. Okay. Chłopacy tam kurde podadzą. Gdzieś tam w opisie na pewno. A widzę, że tam ursusik jeszcze jest. Trzydziacha. No, 30. No. Rocznik 75 lub 6. Pali? Wszystko robi. Na dotyk. Nie no, wszystko to może nie. O, widzę, John Deere'owska prasa. Tak. No jak to się sprawdza? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Innej nie miałem z tych zachodnich, miałem wcześniej warfamę stałokomorową. Warfama była... Jak na tamte czasy dobra, ale ta jest rewelacyjna. No nie mogę nic więcej powiedzieć, no bo jak miał 3 marek, to może coś więcej, nie? Ale jak na tą maszynę, co mam, to lepszej nie potrzebuję. Się sprawuje. Sprawuje się bardzo. No to najważniejsze. No ale to ona też jest małe gospodarstwo, nie tam 30 parę hektarów. Ale zielonki też, czy rzadko, sama rzadko? W tym roku była zielonka, bo sieczkarnia nawaliła i zadzwonili, żeby się ratować, bo usterki mają. A tak to słoma bardziej. A tak to słoma, około tam 700-1000 balotów rocznie. No to już trochę jest. A na taką maszynę to tam nic, no bo jak są ładne pola. No słoma to kurde tam... Brakuje tych pól ładnych, nie? Kawałeczki są. To naprawdę jest łyka, wszystko. Jak wściekła. Aby moc była w traktorze. No widzę, marki John Deere. No tu John Deere, tam John Deere. Prawie John Deere. Tak. No z tą 90-ką chodzi ta prasa. Za słaby. 190 koni do tej prasy. No. 190 koni. No 90. No. Ale tamten jest komfortowy. Amortyzowana kabina, wiadomo, fotel pneumatyczny, przednioska amortyzowana. A ten stary jest mocny, no ale taki jest
halaczowy. Ale już go coś boli, nie? Ten tam według słucha, kurde, coś tam kurde go boli. To aby nierówno pracował, no, nie? No, tak mi się nie coś wiem, też albo tak... zawory, bo nigdy nie był jeszcze ustawiany, o nowości, a ma tam 6,5 tysiąca już godzin. Albo coś z wtryskiem, nie? No coś kurde... Jak jest zimny, tak... to bardzo nierówno pracuje. Uh-huh. Teraz w tą zimę zaczął tak troszeczkę klekotać, nie? No coś musi być, nie tak, bo tak na słuch, kurde, słyszałem, że... Albo coś z zaworami, wystarczy się, który zawór poluzuje, zaraz będzie nierówno pracował. No, nie? No. To co, papierki? No. Widzę, krówki są? No niestety są. Są, a niestety? Nie, to jest jakiś... A może jakaś rekordzistka tu jest, co robi dużo mleka? Nie ma, nie, nie ma. Myślę, że jest, ale u mnie nie chce dać. No, widzę, przyczepa skorupowa. No, tą używaną kupię też. Bardzo jestem zadowolony. Nie, te skorupy, kurde, dosyć nie w miarę, nie? Się, nie muszę wysiadać, no, sama no, się otworzy. No, dokładnie. Dyszel na resorze. Na resorze, no. Swoją hydraulikę ma. To między ciągnikami można zamieniać. No to duży plus czasami, jedno, nie? Jedno, czego nie ma, to chciałem, żeby była na dwóch siłownikach, ale jest na jednym bardzo grubym takim, nie? No, 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 no. Nie, wydawało mi się, że na dwóch może będzie lepsze, ale no... Nie mogłem takiej spotkać. No, no. Przeważnie są na jednym, no. Ale delikatnie. Jeszcze wałek dla mnie. O, właśnie. Tu. Instrukcja tam jest w tej skrzynce? Instrukcję będę miał tu. Warzywniaczek, ale do czego ma talerze, to bym musiał sprawdzić w papierach, nie? Pewnie do cebuli, bo to wszyscy cebule w tym roku atakują. Zależy od rejonu. No, ale może być. Ten, tak? Tak, ten dłuższy. Ten jest do siewniczka. Tutaj mam kod rabatowy do wykorzystania we sklepie, Kormanek. Bardzo miło. A tu będę miał papierki do podpisu, no, nie? To przymknę może chociaż, bo to różnie bywa. O. Nawet przejezdnia coś. No więc, ja, dokładnie, ja nie mówię tu akurat o miejscowych, chociaż kurde nie, nigdy nie wiadomo, ale nie mówię tam o panu czy tego, ale ta przejezdni, no wystarczy kurde podejdzie, otworzy, nie? Dobra. Jakie ładne poroże. Znalazłem w tym roku, kamienie zbierałem na polu, kolacji. No. Ten patrzył na Allegro 680 zł. No, zgadza się. Ktoś lubi, nie? Mieć tam... No, niektórzy tak, a są tacy. Każdy woli ustrzelić sobie, nie? Wtedy ma robić. No. Tak znalezione czy kupione, to mnie tyle satysfakcji nie daje, nie? Ale też dużo ludzi właśnie znajdują, nie? I to też jest satysfakcja.